gdzie jestem? Nasza kość mnie uratuje, mnie wypuści. Dobry dubbing? Uritris, mechanik, tenalist, kardinal. No przecież... Nienawidzę tych pająków. Kliknąłem ten blok. I kliknąłem go na czas. Nie wiem dlaczego, ale totalnie nie jestem w stanie zrozumieć ich. Oj. Dlaczego ty? Uwielbiam. Ten tryb mojej kumpeli jest superowy. Warto było ją zabić. Serio? Tak po prostu nie widzisz? Co? Halo? Jakiś gość w ogóle z kilometra nagle zaczął do mnie strzelać. Ja wiem, że to są wieżyczki. Umrę tu. Oczywiście, że jeszcze jeden się trafił. No przecież, że się jeszcze jeden trafił. I znowu całą tą drogę będę musiał iść piechotą. Gdzie jestem? A, dobra, od budki. Dobra, nie jest źle. Kolejna budka telefoniczna, która nie działa, ale mam nadzieję, że chociaż mi się zapisze jej pozycja na mapie i nie będę musiał jej szukać drugi raz. Jak już dojdę do wieży. Aha. Myślałem, że może wszystkie wybuchną, jak dotknę jednej. Okej. Nie, tak nie będzie. Będzie gorzej. Torba Franka. No to chyba Hop nie żyje. Nie. Przepraszam, Eve. Nie chciałem cię tak ładować. Super, że tu jest zapis. Nie idę tam. Ja mogę tu wrzucić monetę i wtedy mieć wskazówkę? Co ty chcesz mi do... A no wiem, ale ja myślałem, że może jak wrzucę tu już monetę, to potem ten obóz słoneczny mi się, znaczy ten obóz mi się automatycznie aktywuje, jak odpalę wieżę. Że będę mógł się na przykład teleportować tam, byłoby fajnie. No bo brak wieży słonecznej na ten moment to jest dla mnie rzecz tragiczna wręcz. Nie, muszę to z prawej strony obejść, nie wiem czy dojdę inaczej. Co się dzieje na tym mapie? Oni wszyscy się obudzą jak nic.
What the, albo nie. Albo właśnie nie. Zapominam, że on robi takie myki. A jak zapomnę w złym momencie, to umrę. O, kolejna budka telefoniczna. Wiem, że nie mogę jej użyć, spoko. Nie przeszkadza mi to. Widzę wieżę. Widzę ląd. Myślę, że to już koniec jego niebezpiecznej podróży. Jednak to, co go naprawdę zaskoczyło, miało dopiero nadejść. Wieże widzę! Wieże widzę! Co? Czemu tu jest muzyka bossa? A ciebie już znam. Dwa razy już cię załatwiłem. A ty jesteś jakiś czarny. Tak mówisz? Wow! Tak nie umiałeś robić wcześniej. Nie mam już tych beka, nie? Nie mam. Ajaj, zmarnowałem. Wow, 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 wow. Dobra, powoli. Bo ten gość ma bardzo dużo życia. Ciągnij z butli i błagam! Ajajaj, wiedziałem, że to zrobić. Kurczę. Ten unik mi nigdy nie potrafi wyjść. Dobra. No faktycznie, ja wstrzymuję oddech bardzo regularnie, ale dopiero ty mi na to zwróciłeś uwagę. Wściek się, wściek się! Ała! No tak, zapomniałem o tym ataku. Aha, dobra, nie powinienem tego tak unikać.
Mam jeszcze dużo potek teraz. Muszę ich używać. Ile on ma ataków w tej serii? Cofnij! No przecież wiedziałem... Dobra, daj mnie pompę. Muszę się trzymać na wysokim HP. Co? Nie to! God damn it. To będzie złe. Tory też były złe. Na wysokim HP, Cordy, na wysokim HP. Masz dwie potki jeszcze. Nie zmarnuj tego. O nie! Ile mi zadał obrażeń? Połowę, co? Serio? Tylko tyle? Dobra, jakie mam możliwości? Wykończę go tym... Nie! O ty gadzie. Ten jak się wycofał. Ja nie jestem tak zestresowany teraz. What a horrible monster. Ale to było dobre. Ale się świetnie bawiłem teraz. No takie przepełniają mnie dumą takie walki, naprawdę. Mimo tego, że oczywiście mogłyby pójść dużo lepiej. Mega. Jestem teraz taki... Po długiej wyprawie i nieskończenie trudnym boju, nasz bohater cały w euforii gotowy był uruchomić słoneczną wieżę. Poszedł więc prosto do przełącznika i... System error. Wiem, że poszedł. We still have to resolve this first. Ale te drony są na tej wieży, prawda? Nie. Ja muszę łazić po tej pustyni i szukać dronów serwisowych? I dokładnie tak musiał zrobić, a droga ta mogła okazać się dłuższa i trudniejsza niż wszystko, czego do tej pory doświadczył. Odbiorę tą misję, która tu jest chociaż. Żeby już potem tu nie latać. O! Wow, nie, piaski, ruch, halo! Zwiedzał więc pustynię, pokonywał zastępy wrogów, a dla pocieszenia w podróży opowiadał sam sobie anegdoty. Słuchajcie, moim zdaniem głupota jest chorobą, dlatego ciągle jestem chory. Oj, jesteś. Tak, jestem. Czekaj, ty mnie słyszysz? Much, Angel. You see, I owe you one, Angel. I would have been cut to ribbons. You should go back to Zion. Hey, wait. Angel, I have something to tell you. No co? What? Why? You should stumble on a collapsed tunnel a little way south of here. Mm, go on. If you go there, that's where you'll find a distressed angel. So? Oh. A distressed angel? Yeah. I saw it with my own two eyes, but it was terrifying. I didn't dare move closer. Was singing a sad but beautiful song. Nie. Like it was waiting for someone to come and help. Śpiewał piosenkę. But I knew I just wasn't capable of doing it myself. Jedna osoba, która śpiewała piosenkę w tej grze, to była Enya. Jeśli coś się stało Eni, to ktoś pożałuje. Osobiście zadzwonię do Yoko Taro i powiem, że nasłałem asasyna. Wiem, że Yoko Taro było Nier Automaty, ale to on mi powiedział, że ta gra jest dobra. Nie wiem, czemu chciałem to. Kolejnym przystankiem na naszej drodze okazują się stare ruiny, w których, jak się okazuje, jest idealnie ustawiony tor parkurowy.
Okej. Co? Co? Przeleciałem przez drabinę dwa razy. Wiem, że nie byłem idealnie ustawiony, ale stwierdziłem, że no chyba to nie jest konieczne, że ta Eve potrafi się złapać drabiny. Nie. Ezio, słuchaj, miałeś rację. Ona się nie umywa do twoich zdolności wspinaczkowych. Kurczę, myślałem, że jak podskoczę, to uniknę. Nigdy tego wcześniej nie testowałem. Prawo, lewo? Bo lewo, co? O, no, no, dobrze. Strój! Dobra, jednak warto było. Co to jest za strój? Czarna fala. Brzmi, nie wiem jak. Brzmi jak czarna fala. Bardziej jak żart, którego nie możesz zrobić, bo ci zdejmą kanał. O, tu jest człowiek. Oaza! Siemano! Angel. Mu? Are you okay? Something needs to be done. The damage is severe. Never mind. That's not important. I actually have a favor to ask of you. No dawaj. Tell me more. The captain thought the Great Desert sandstorms were an anomaly, enough to warrant an invest. Our wasteland storm squad was assigned from searching the remains of the colony. We found out that it was a malfunction in the terraforming system that left the area barren and covered with sand. A to ciekawe w ogóle, że mają takie zdolności, nie? Fajna technologia, terraformacja obszaru. We used the service drones to restart the solar tower, to restart the flow of energy. Hey, let's get to heat. It's all right. It was foolish of me not to expect some crazy Nitiba. That means that many of those under me were kidding, Joe. The drones we collected before were probably dumped somewhere. Activate all the drones. If you succeed, it will be a great kindness. All right. I'll take care. Nie ma problemu. Właśnie liczyłem na to, że ktoś mi powie, gdzie są te drony, więc może... Czy zaznaczyłeś mi drony? Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo jestem ci wdzięczny. I pojęcia nie miał, a nasz bohater, nie szczędząc seksownych nóg i... Sama prawda, nie ma za co. Nasz bohater udał się na poszukiwania dronów. Szybko wpadł jeden, potem drugi, trzeci i wreszcie wieża znów miała zalśnić blaskiem słońca. Gdzie ja jestem? Nasi kość mnie uratuje, mnie wypuści. Dobry dubbing? Dobra, co my tu mamy? Powiem tak. Ten kombinezon idzie z nami na misję główną. Myślałem, że w tym pójdę. Ale te takie codzienne kombinezony to bardziej misje poboczne. Czarna fala idzie z nami na misję główną. Żeby ta pustynia nie była taka smutna w środku. O, dziękuję. O, fuck. Ale mnie wystraszyliście. Has been accomplished, new. Co? Itadakimasu. Znaczy... Rekieska impacie? Tak mówił Ezio? The storm gone. New's last path must have been a peaceful one. To może lepiej było najpierw go wyleczyć, póki jeszcze był żywy. Skoro jedno, co go trzymało przy życiu, to ta wieża, która była wyłączona. To można było go najpierw wyleczyć, a potem włączyć tę wieżę. No już poczekałbym. Czekałem naprawdę bardzo długo. Uważam, że to w sytuacji, która zaistniała, mógłby być po prostu lepszy pomysł.
Nie? Ty zbugowany piesku. Chcesz, żebym cię zabił? Ło! Chyba twoje ulubione combo, co? A tu jest jeszcze misja poboczna, co tu nam nie wyskoczy? Czy ja widzę alkohol? To nie wolno, to niezdrowe. Eve, look around. This place. Wait. Co? Nateeba's incoming. A lot of them. Tak? Did they sense some kind of vibration? Ile ja mam amunicji? Wow, trzech sentineli? No to nie fajnie. Wybuchajcie, chłopy. Bajo! O! Odziabnij z butli! Iw! Cofaj, 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 cofaj! Dobra. Jakby to zrobić, żeby nie stracić za dużo HP? Was jest dużo, to ja wytoczę ciężkie działa. O, ała. No, ogarnij się. Jeszcze nie, więcej, więcej. Potrzebuję więcej, więcej, więcej was. Dobra, ten jest chwilę ogłuszony. O! Więcej! Serio? O! Nie! Przepraszam! Na chwilę się wyłączyłem. Chodź tu, Lewku. Myślałem, że... Dobra, my bad. Okej, czyli tak boli, jak się go... Happens all the time. It's more common than you'd think. For us and for you. Kopię by żyć, kopię by żyć, kopię by żyć. She's the only survivor. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Kojarzy mi się to z Król Lew 3 Hakuna Matata. Kopcie tunel, kopcie tunel. Let's just grab the memory sticks. Finish what we started. All right. Nie zdążycie, kopcie większy tunel. Kopcie tunel, kopcie tunel. Hieny już nie, nie. Hieny mogą przeszkodzić nam. Dalej, szybko. Dla mnie jest już za późno, kieruj się w tamtą stronę, dotrzeć do Zionu. Musisz przeżyć, nawet jeśli nikt nie przetrwa, żegnaj. No to bajo, no co ja ci mogę powiedzieć. Przyszła wiadomość z miasta zwanego Zion. Mówiła, że wszyscy są mile widziani. Mówiła, że wszyscy możemy żyć razem. Miasto wita wszystkich w imieniu proroka Orkala. Cały czas chcę mówić Orakla.
Nie wierzę, że to prawdziwe miasto, ale moje siostry tak. Może po prostu potrzebują coś wierzyć. Dobrze byłoby tam dotrzeć, naprawdę. Well. Mi to się nie jawi jako super dobre i bezpieczne miasto, no ale no jak... Co komu w duszy gra, że tak powiem, no. Zion jest taki... niepokojący, to znaczy to jest takie miasto na zasadzie jest zbyt spokojnie i wiadomo, że coś się zepsuje. Bo to będzie główny cel potencjalnie jakichś złych w momencie, kiedy, nie wiem, nadarzy się okazja na dobrą sprawę. Serio, to też miało ładunek wybuchowy i tu jest jeszcze jeden ładunek wybuchowy. Great. Tego potrzebowałem, tej informacji właśnie do szczęścia. Co się świeci? Neon. Robot. Człowiek. Okej. Tutaj nie wejdziemy. Zakładam, że potrzebuję tych robotów. Bo widziałem tam możliwość dotknięcia robota naprawczego. Właśnie. Bip, bip. Infrastruktura wymagana w obszarze obsługowym. Za słabe zasilanie. Sprawdź 3 rozdzielcze na dachu budynku sąsiadującego. Wymagany reset. Okej. Dach budynku sąsiadującego, tylko że trzeba by jeszcze tam jakoś wejść. To jest zejście. Ja muszę znaleźć możliwość wejścia. Dobra, o, jest jakaś drabina. Słuchajcie, to jest drabina, do której mam dostęp. Okej. Ładnie to jest wszystko narysowane na razie. Skrzynka. Okej. Wiem, że muszę doskoczyć do tej... Co za tym idzie, przetransportować te skrzynie. Tak, żeby... sięgnąć. Mam wrażenie, że to powinno stać na tym, szczerze mówiąc. Bo nie wystarczy, ja tutaj nie doskoczę. Nie jestem w stanie fizycznie tak wysoko skoczyć jeszcze. Ustawienie tego tu mi nie pomoże. Chyba. Oh. Well, that's helpful. Rozumiem, że teraz się to nie wygnie, jak stoi tutaj. Nice! O! Nie! Przepraszam. Nie chciałem. No, załapałem to, no już to zrobiłem. Haj do opaka! No. No. Od razu lepiej. Oh, Prince of Persia, bitches! No, nie ma jak stare dobre Prince of Persia. Albo też w sumie nowe, chociaż no w nowym nie było biegania w 3D po platformach, po ścianach tego typu. No dobra, wszystko fajnie. Tylko, że ja nic mądrego nie zrobiłem. O nie, tam była... A tam jest w ogóle jeszcze cel misji. O, no tak, to ma sens. Nie, kolejny boss? Co wy gadacie? Jezu, jaki straszny. Ja widzę, że jest podobny do poprzedniego, ale ja... Taki demoniczny, taki czerwony.
ja się go boję, nie? Unik. Tu unik ewidentnie. Go zdenerwowałem. Ajaj, wpadłem w jedno. Aha, to było żółte. Nie wiedziałem, że to było żółte. No, a nie mam dasza? Kurde. Dobra. Oddech. Chodź. O, dwa razy? Nice. Odwet! Ostatnia potka. Aj, sięgnął! Gin. Szczałunia. Pojawił się błysk światła i wszystkie moje obwody się spaliły. Tu kończy się moje życie, ale niczego nie żałuję. Niech żyje Zion. Niech żyje Orkal. Niech żyje Matka Sfera. Wydaje mi się, że był trudniejszy niż poprzedni, ale ja już dłużej gram, odkąd zacząłem, nie? Wybraliśmy tego, który uda się do Zionu prawdopodobnie. Musimy kupić trochę czasu. Nie wiem. Moja ukochana Maja w Zionie. Moi sojusznicy. Cole, Mo, Ro, Sue, Man. Nasz dowódca strażników i prorok. Niech matka was prowadzi. Ten szalony potwór usmażył... Co? Ten szalony potwór usmażył... Usmażył mych kolegów i ucina im głowy. Odcina im głowy. Odcina głowy martwym ciałom. Wie on, wszystko wie. Wie, co jest dla nas ważne. Nie wybaczę mu, zabije trania, zabije. Fajnie. Ktoś musi wrócić żywy, powiadomić Zion. To mogę być ja. Potwór tu patrzy, potwór nadchodzi. Strzelają iskry, błyski, huki. Potrzebujemy kogoś, kto ucieknie, a my zyskamy trochę czasu. Min jest odpowiedzialny za zwiat, jest szybki. Trudny wybór, dokonany z łatwością. Proszę, pamiętaj o nas.
A to rozumiem notatki wszystkich, tak, wszystkich ludzi, którzy z nim byli. Mam nadzieję, że Minowi udało się bezpiecznie dotrzeć do Zionu. Zostawię to świadectwo tutaj na wypadek, gdybym zginął walcząc z potworami. Moim powołaniem było zostanie strażnikiem i walkę za współobywateli. Nigdy nie zawołałem swojej decyzji ani przez sekundę. Zion przetrwa pod przewodnictwem proroka Orkala. Matko Sfero, proszę przyjmuj żałosnego sługę w swe ręce. Umieram walcząc z współobywateli, więc proszę weź moje wspomnienia i umieść je pośród wspomnień bohaterów. Proszę, chroń Mina. Niech ucieknie stąd bez szwanku i wróci do Zionu wypełnić swój obowiązek posłańca. Właśnie tak czytałem te notatki, się zastanawiałem, matko, jak oni mieli czas w trakcie tej walki jeszcze napisać notatkę, ale potem sobie przypomniałem, że my przecież zbieramy dyski pamięci. Let's get out of here.